Dobra, witam was serdecznie. 12 mój film, natomiast dzisiaj będzie troszeczkę mocniej, będzie grubo. Na wasze życzenie, to na wasze życzenie. Jak chcieliście, Robert, przyciśnij, przypierdol po prostu po swojemu, pokaż i tak dalej. Bo moi drodzy, kurczę, powiem wam tak, zanim zaczniemy ostre ciśnięcie, troszeczkę delikatnie, nie będę go mocno robił mocno, ale myślę, że po tym filmie trochę osób się obudzi, to napiszcie mi, czy chcecie krótsze filmy, dłuższe filmy, czy 3 razy w tygodniu to dla was za dużo, nie ogarniacie, robisz o 2 razy w tygodniu, napiszcie mi w komentarzach, jak to dla was wygląda, bo generalnie wszyscy mówią, że jest wow i z filmu na film coraz lepszy, jest film, jest, bardzo mnie to cieszy, bardzo mi się to podoba, dziękuję wam bardzo za te odpowiedzi wszystkie, ale piszcie to tutaj, a nie mi prywatnie, ale dziękuję za prywatne wiadomości wszystkie też również. Moi kochani, lecimy z tym, że znowu mi nie wyszło, bo mi też, moi drodzy, nie wychodzi, mi wiele rzeczy nie wychodzi w życiu, rozumiesz? Ty nie jesteś jakimś jedynym człowiekiem, któremu coś nie wychodzi. Na tym filmie trochę będę przeklinał, także przygotuj się, bo pojedziemy delikatnie, tak? Nie wychodzi. Wiesz, ile mi rzeczy w życiu nie wyszło? Kupę rzeczy, ale się nad sobą, kurwa, nie użalam, rozumiesz? No ja nie lewy, Jezus, jak jestem biedny. Lecimy, moi kochani, punkty po kolei. Pierwszy punkt dla ciebie. Ja się do tego nie nadaję. Proste pytanie ode mnie, a ile razy spróbowałeś? No ile razy spróbowałeś? Nie musisz się do wszystkiego nadawać, bo to nie jesteś stworzony do wszystkiego. Zdeleguj, naucz się te rzeczy robić. Będzie to w następnych filmach, a w wielu moich filmach już było, ale powiedz mi, ile razy spróbowałeś? Weź teraz kartkę i uczyłem się programowania, uczyłem się tego, uczyłem się tamtego. Ile razy spróbowałeś, że powiedziałeś, że się do tego nie nadajesz? Wytłumacz mi to. Bo dzisiaj, moi drodzy, to nie jest epoka kamienia upanego, gdzie było dawniej wow, i było ciężko. Dzisiaj mamy wszystko w zasięgu ręki. Dzisiaj kliknięciem na komputerze, czy na tablecie, na iPhone'ie, na telefonie, na smartfonie, nieważne na czym. Masz dzisiaj wszystko, ale ty się nie nadajesz. Powiedz mi następną rzecz. Kto tak powiedział, że się nadajesz? Czy jeżeli rzecz, którą robiłeś, próbowałeś robić i zrobiłeś to 3 razy, dobra, zrobiłeś to 100 razy i się nie nadajesz, czy to ty sobie znowu powiedziałeś, że się nadajesz? To ty sobie tak powiedziałeś, czy ktoś ci powiedział, czy ktoś, kto uczy cię czegoś, czy ktoś, kto jest na przykład w czymś tam wow, dobry, tak? Proste? No kto ci to powiedział? Jak coś robisz, to zapytaj się fachowca, czy coś spieprzyłeś, czy nie. Ale to ma być krótko i konkret. Przestań się nad sobą użalać. Nie te czasy na użalanie. Dzisiaj nie ma czasu na użalanie się. Nie ma czasu na narzekanie, na użalanie się. Nie ma na to dzisiaj czasu. Zawsze, zaraz ci o tym powiem jeszcze. Lecimy dalej. Nie dam rady. Nie dasz rady, bo co? Bo jajco, tak? Tak byś mi pewnie odpowiedział. To odpowiedz mi w komentarzu. Bo jajco. Nie dasz rady, bo co? Ja nie będę ci teraz mówił ciężkich przypadków, ale sprawdź historię ludzi, którzy mają gorzej niż ty. Nieważne, czy masz to, czy masz to, czy masz sramto, tak? Nie ma żadnego znaczenia. Działaj, ale przestań narzekać i się, kurwa, nad sobą żalać. Bo to jest jakaś w ogóle... Nie używam takich słów, ale to jest jakaś, kurwa, masakra dla ciebie specjalnie. Jakaś masakra. Użalanie się. Nie dam rady, nie mogę, nie w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Trzeci punkt dla ciebie. Jest, jak jestem biedny. No ty tak, jesteś biedny, chyba mentalnie jesteś biedny. Opowiedziałem ci w ostatnim filmie, dzisiaj cię na wszystko stać, idąc dzisiaj stąd do jakiejkolwiek pracy stać cię na 3 razy do roku wyjechać na wakacje, na dobrą pracę, na wynajęcie mieszkania. Na wynajęcie mieszkania w każdym miejscu, gdzie mieszkasz, jak gdzie to się przeprowadź, ale kurwa nie narzekaj i nie mów, że jesteś biedny, bo nie jesteś biedny. Jesteś biedny mentalnie, zdobądź wiedzę i kompetencje. Kilka historii? Ja niedawno skończyłem Kamila Rowińska, skończyłem jej kurs. Bardzo proszę. To nie jest spójne z nią pewnie, jak ja tutaj przeklinam i tak dalej. Natomiast Kamila, ja dziękuję ci za twój przekaz. Mam certyfikat od Kamili, bo zrobiłem jej kurs. I dziękuję ci za przekaz, bo twój przekaz jest bardzo fajny, jest bardzo normalny. Ale ja, wiecie dlaczego mówię o Kamili Rowińskiej? Bo ja jestem po jej kursie w tym momencie. Skończyłem go, tak? I ja przy historii Kamili, którą ona miała, ja się popłakałem. Ja po prostu się popłakałem. I Kamila, mega inspiracja, tak? Jesteś mega inspiracją, bo... I ja się popłakałem. Dlaczego? Bo... Oglądnij Kamili historię. Oglądnij historię Kamili Rowińskiej. Oglądnij i tysiące innych historii. Różnych innych ludzi. Różnych innych ludzi. Oglądnij inne historie. I przestań narzekać i się użalać ze sobą. Nie mów, że jesteś biedny. Jesteś jedyny, wiesz, że jesteś biedny? Tutaj. Mentalnie jesteś biedny. Zdobądź wiedzę i kompetencje na jedno kliknięcie klawisza. Będzie to w mojej książce. Lećmy dalej. Ach, nie użalaj się nad sobą, czyli cały czas to będę powtarzał. Nie użalaj się nad sobą. Nie ma użalania się. Co to w ogóle jest?
Jakieś uszalanie się. Na czym ty się masz oszalać, że co? To ty myślisz, że o Jezus, to mnie boli, nie dam rady tego. I co ty szukasz? Współczucia u innych ludzi? Stary, stara, obudź się do życia. Kim ty jesteś? Jest jedno powiedzenie, kiedyś nauczył mnie tego z 10 lat temu mój kolega, który się tam rozszedł z babą i tak dalej, nieważne. I ja później się zapytałem, jak on sobie z tym wszystkim poradzi i w ogóle jak on to ogarnie. I tam dużo alimenty i w ogóle. On mi powiedział jedną rzecz. Robert, ja nie urodziłem się po to, żeby mieć przejebane. Ja się tego trzymam. Od 10 czy nawet 12 lat trenowaliśmy razem na siłowni. Pozdrawiam cię, Oskar. To ty. Zapamiętałem twoje słowa. Pozdrawiam cię serdecznie. I dziękuję ci za te słowa. Bo nie urodziłem się po to, żeby mieć przejebane, rozumiesz? Bo w dzisiejszym życiu możesz zrobić wszystko. Mi też się wielu rzeczy nie chce. Nawet tego, że tego filmu mi się nie chce nagrywać. 3 razy w tygodniu to robię. Proszę cię, żebyś napisał mi w komentarzu, czy za często, czy filmy za długie i tak dalej. A ty nie odpisujesz, mimo tego, że cię proszę za każdym razem. Nie chce ci się? Zrób stanie, nie chce mi się. Ale się nie użalaj. Bo mam takiego chłopaka, bo mam taką... To sobie zmień chłopaka, to sobie zmień dziewczynę. Bo Jezus, powiedziałem znowu dobre... To zmień pracę. Otwórz firmę, zrób coś ze swoim życiem, ale coś zrób, ale działaj. Ale nie narzekaj i nie użalaj się nad sobą. Dla mnie osobiście, jak się ktoś nad sobą użala... Stary, no, jesteś mega słaby i biedny mentalnie. Tu nie ma innej biedy. Jesteś biedny mentalnie. Kolejny punkt dla ciebie, nie ciągnę tego filmu. Znajdź rozwiązania. Z każdej sytuacji są rozwiązania. Podaj mi sytuację w komentarzu, a ja ci znajdę rozwiązanie. Nie napisz, zadzwoń do mnie, umów się ze mną na konsultację, na rozmowę krótką. Porozmawiaj ze mną. Zawsze znajdują się rozwiązania. Na kanale to jest mój 12 film. Odezwało się do mnie tutaj z tego kanału tyle osób, że wow. Niech napiszą o efektach po rozmowie ze mną. Nie ma wymówek, ale nie użalaj się. Czego nie potrafisz, bo nie możesz zrobić szpagatu, nauczyć się języka, to się weź kurwa w garść i zacznij zapierdalać za tym życiem, tak? Mało być grubo i będzie grubo. I weź się w garść i działaj, znajdź rozwiązania. Ale nie narzekaj, nie użalaj. Użalanie się nad sobą jest to najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić w dzisiejszych czasach. Bo nie masz w dzisiejszych czasach żadnych wymówek, żadnych. Pamiętaj, jak jesteś chory, coś tam, będę to powtarzał jak mantrę. To znajdź historię tych samych ludzi, którzy mają gorzej niż ty i zobacz, co osiągnęli. Nie ma wymówek, nie użalaj się nad sobą. Proste? Rów stanie nie chce mi się, bo mi też się nie chce. Do wielu rzeczy się zmuszam, ale jak się zmuszam, to pewne rzeczy przechodzą w nawyk i po prostu to robię później z nawyku, rozumiesz? To były wcześniejsze filmy o tym, więc ogarnij te filmy wcześniej. Po co ja tutaj do ciebie gadam? Nie po to, żebyś ty dzwonił. To po to właśnie ten film dla ciebie. Na twoją prośbę właśnie. Na twoją prośbę jest właśnie ten film. Koniec. Nie użalaj się nad sobą. Nie bądź biedny mentalnie. Przemyśl sobie to. Ćwiczenie numer 1 dla ciebie. I tylko jedno. Nie ma dzisiaj więcej ćwiczeń. Wystarczy ci jedno. Na ten piątek. Masz weekend na to, żeby przemyśleć. Jest dzisiaj troszeczkę mocniej, grubiej, ale tak ma być. Znajdź rozwiązania i przestań się nad sobą użalać. Tyle. Znajdź rozwiązania i przestań się nad sobą żalać. Przykłady? Bo nie mogę znaleźć pracy. To ile CV wysłałeś? Jak wyślesz 1000 CV i ci nie odpisze nikt, to nie uwierzę. Bo nie możesz czegoś w życiu zrobić, bo nie możesz zarobić więcej pieniędzy, bo nie możesz jechać za granicę, bo czego nie możesz zrobić, wytłumacz mi. To się przynajmniej nad sobą nie użalaj. Stań twardo. Lecimy z tym życiem, tak? Pamiętaj, nie urodziłeś się po to, żeby nie być przejebane. Przestańcie myśleć tymi, kurwa, stereotypami, kurwa, komunistycznymi, tym, kurwa, co nas wprogramowali przez 1000 lat. Możesz wszystko, jesteś najlepszy na świecie i Polska, i Polacy, i ty, Polaczku, Polaku, jesteś najlepszy na świecie. Przestań się użalać, narzekać, bądź najlepszą wersją siebie i tyle wystarczy. Ale nie narzekaj, nie narzekaj, nie bądź zawistny, nie bądź zazdrosny. Jesteśmy, rozniesiemy cały świat. Pamiętaj, że Polak jest najlepszym człowiekiem na świecie i najbardziej ogarnięty, najpiękniejszej kobiety. I będę to powtarzał i nikt tego we mnie nie złamie. Nikt. Nikt tego we mnie nie złamie. Tyle, moi drodzy kochani. No! Lecimy, moi drodzy. Subik, łapka. Ciśnijcie w komentarzach. Piszcie najwięcej w komentarzach, co chcecie w następnym filmie. Czy mam przycisnąć? Czy filmy mają być krótkie? Czy mają być długie? Czy mają być takie jak teraz? Czy mają być z pierdolnięciem? Czy mają być spokojne, miłe i tak dalej? Napiszcie. Będę dla was to robił. Mój stan emocjonalny potrafię zmienić w sekundę. Mogę teraz naprawdę do ciebie mówić bardzo spokojnie i nie mam z tym żadnego problemu. Ale pracowałem nad tym, rozumiesz? Pracowałem nad tym, kurwa, kupę lat. Nie zrobiłem tego od razu. Więc działaj, nie użalaj się, zapierdalaj, idź po to życie. Cześć! No i co? Myślałeś, że cię z tym tak zostawię? Myślisz, że to był koniec filmu? Nie. Teraz będzie koniec.
Opowiem Ci moją króciuteką historię, którą kiedyś bardzo mocno Ci rozbuduję. Ja jako młody chłopak, nazwisko podobne do mnie, bo wyglądałem jak prawdziwe chuchro, nogę w najgrubszym miejscu w udzie miałem taką, że obejmowałem się rękami. Wyobrażasz sobie? Byłem tak chudy, że latały za mną wszystkie psy we wsi i w mieście, bo były same kości. Wyglądałem bardzo młodo i było mi bardzo ciężko wszędzie. Nie mogłem sobie znaleźć dziewczyny, pracy, niczego. Rozumiesz? Niczego. Miałem ze wszystkim zajebiste problemy. Kiedyś może poznasz moją historię? No to może napiszcie o tym, czy chcecie ją poznać. Ja Ci mówię tylko w małym skrócie. Nigdy nie miałem łatwo od dziecka. Nigdy nie miałem łatwo z niczym. Ale ja się nie poddawałem. Pracowałem gdzie mogłem. Od 16 roku życia wszędzie gdzieś już pracowałem. Chodziłem do szkoły, na nocki i tak dalej. To więcej napiszę w książce. Gdzie potrafiłem do pracy chodzić na noc na parking strzeżony za 2,50 na godzinę. Czujesz klimat? 2,50. W McDonaldzie na nocki i w różnych innych jeszcze firmach. Ale ja cały czas szłem do przodu i się nie poddawałem, rozumiesz? Nie poddawałem się. Mimo, że byłem mały, chudy, sponiewierany, zakompleksiony, nie miałem gadki, nie miałem bajery, nie miałem nic, wstydziłem się dziewczyn. To jestem tutaj dzisiaj, gdzie jestem. A wiesz dlaczego? Bo nie użalałem się nad sobą. Jak większość osób właśnie. Użala się, jak ja to jestem biedny, ja nie potrafię, ja nic nie zrobię, ja nic nie osiągnę, to nie jest dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Nie, moi drodzy, nie jest tak. Możesz wszystko w tym życiu, uwierz mi. Prawie wszystko, prawie robi różnicę. Możesz naprawdę zrobić praktycznie wszystko, o czym sobie zamarzysz. Wszystkie Twoje myśli, które masz w głowie, możesz przelać na papier, a później w rzeczywistości. Dlaczego mówię na papier? Ja Ci wytłumaczę bardzo prosto tą kwestię. Dlaczego na papier? Na papier dlatego, bo przelane na papier to tak działa, jakbyś uprawiał prawdziwy seks. A jak nie przelejesz tego na papier, to tak jakbyś robił to przez szybę. Nie wierzysz? Sprawdź. Sprawdź. Zacznij prowadzić zeszyt. Moje wszystkie zeszyty z moich lat są do wglądu. Zapisywałem wszystko. Szczególnie, że od 2012 roku mam dokładnie wszystko zapisane. I to wszystko, co dzisiaj widzisz, obserwujesz i tak dalej. To wszystko dzisiaj jest. Czy Ty myślisz, że ja myślałem kiedyś o kanale na YouTubie? Jak ja się bałem do człowieka podejść? Czy Ty myślisz, że ja robiłbym live'y, co nie sprawia mi kompletnie żadnego problemu? Dla mnie dzisiaj live to jest kliknąć i... Myślisz, że hejt mnie rusza w jakikolwiek sposób? Nie, nauczyłem się nad tym wszystkim panować. Ale uczyłem się tego latami. I doprowadziłem swoje ciało, swojego siebie, własnego siebie, czy jako człowieka siebie, doprowadziłem do pewnego stanu w swoim życiu, o którym marzyłem, a wiesz co Ci powiem? Zrobiłem dużo, dużo więcej. Zrobiłem takie rzeczy, o których nie marzyłem. Jak znasz mnie ze szkoły średniej? Wiesz dobrze, że nie potrafiłem pisać wypracowań, tak? Z polskiego. W tym roku chcę napisać 4 książki. I to nie będzie lanie tratata takich życiorysów. To będzie prawdziwe przykłady z życia, które ja stosuję, które pomogły mi, żebym doszedł tutaj, gdzie jestem. I wiesz, co Ci powiem? Nie mam zamiaru się zatrzymywać. Bo nie urodziłem się po to, żeby mieć przejebane. Bo to ja podejmuję decyzje. Bo ja jestem panem swojego losu, nikt inny. Nie moja mama, tata, żona, mąż. Nie, ja, ty. Jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje. Tyle w temacie. Króciuteńko. Rusz się i zacznij działać. Przestań się nad sobą użalać. Bo jak wiele osób zna moją historię, to naprawdę nie chciałbyś być w mojej skórze. W niektórych sytuacjach na pewno nie. Ja nie życzę Ci takich historii, jaką ja miałem. Pamiętaj, że każdy tą samą historię przeżywa inaczej. To, co ja przeżyłem, Ciebie mogłoby w ogóle nie ruszyć. Ja to może tak przeżyłem, że siedzi mi to głęboko gdzieś w sercu i nie mogę sobie z tym poradzić. I Ty też może jesteś takim człowiekiem. Ale ja nauczyłem się z tym żyć. Poradziłem sobie z tym wszystkim. I dlatego też jestem tutaj, gdzie jestem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.